witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj o lewitacji. Jest masa pomysłów na pierwszy taniec pary młodej, ale jak pamiętamy, różny jest efekt. Dla niektórych sam taniec to wielkie wyzwanie, chociaż to nic nadzwyczajnego. Inaczej, gdy dodasz do tego trochę magii. W ten sposób twoje wesele zapamięta kilka milionów internautów i goście, a najbardziej ten dziadek. O kurwa! A teraz przejdźmy do konkretów, jak to zrobić. Jak Michael Jackson. Wszystko za sprawą magicznych butów i mechanizmu, który schowany jest w podłodze. A tutaj pod dywanem. Tak, teraz to jest proste, ale nadal świetnie wygląda. Zaraz po weselu na pewno przyjdzie czas na dzieci. Ten świat może być dla nich straszny, a czasem i przerażający. Przykład w filmie, który przesłała mi Ola. Mama, mama, mama. To ma przerazić własny cień. Skóra dziewczynka, dlatego zastanawiam się, czy tak samo reaguje na swoje odbicie w lustrze. No co, tylko pytam. Jak już twoje dziecko przyzwyczai się do spacerów i przebywania na dworze, można to wykorzystać, a dokładnie wykorzysta to niezawodny tata. Beć! Good boy. To się nazywa spełnienie marzeń. Chciał psa i go ma. Na koniec muzycznie. Kolejny dowód, że z bólu można zrobić muzykę, ale od początku. Jest pewien poziom upojenia alkoholem, gdy facet powinien zachować się jak kobieta i pójść do łazienki z kumplem. Inaczej sam może zrobić sobie krzywdę. Ała. Ja lubię takie filmiki i reaguję na nie jak ten gość. Jak mówiłem, ze wszystkiego można zrobić muzykę, co od razu nas rozwesela. I bardziej złożoną. To internet, gdzie każdy wypadek, nawet idiotyczny, jest idealny do przeróbek. To tyle w dzisiejszym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj. Przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się już w czwartek, codziennie na Facebooku, Instagramie, grupie. Do zobaczenia. Hej. Chodź, ciciuś, będziesz lewitował. No chodź. Będziesz lewitować. Zabytne, nie? No, pytne? Pytne. Dziękuję.